teraz przy końcu wieków objawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 26 werset. Zaskakująca odpowiedź. Mikołaja wychowano w religii, ale notorycznie dążył do przyjemności. Jednak tak jak ty i ja, miał pamięć i sumienie. Mikołaj zaczął sobie przypominać wiele złych rzeczy, które robił, które zrobił i ostrzeżenia, które otrzymał. Sumienie go osądziło. Pomyślał, to może być prawda, że istnieje wieczna kara dla grzeszników. Słyszał o jeziorze ognistym, o piekle i pomyślał, jeśli ktoś może się tam kiedykolwiek znaleźć, to ja sam, bo nigdy nie widziałem ani nie słyszałem o nikim, kto zgrzeszyłby bardziej niż ja. Grzechy przestały mu sprawiać rozkosz. Okropności piekła nawiedzały go. Tęsknił za wyzwoleniem od swojej przeszłości, od swojej winy, od siebie samego. Rozpaczał, że nie odkryje drogi zbawienia dla grzeszników. Obawiał się, że długie życie pokuty i 1000 lat w czyśćcu nie wystarczą, aby znaleźć przychylność świętego Boga. Co mógł zrobić? Słyszał o pewnym klasztorze, którego reguły i ograniczenia były najsurowsze ze wszystkich. Postanowił więc udać się tam, by w miarę możliwości szukać zbawienia swojej duszy. Zostałby mnichem i znosiłby wszystkie surowe dyscypliny, jakich się od niego wymaga, jeśli tylko mógłby być pewien, że zostanie ułaskawiony. Klasztor znajdował się około 2000 kilometrów od jego domu, a on szedł całą drogę. Ponieważ myślał, że podróż może być zaliczona jako część jego pokuty, w końcu dotarł. Stary mnich powoli otworzył drzwi. Czego chcesz? Zapytał mnich. Chcę być zbawiony, odpowiedział Mikołaj. Powiedz mi, co masz na myśli, powiedział starzec. Mikołaj odpowiedział, byłem o wiele większym grzesznikiem niż ktokolwiek, o kim kiedykolwiek słyszałem. Nie sądzę, aby było możliwe, że mogę być zbawiony i jestem gotów zrobić wszystko, co może być zrobione, jeśli tylko będę miał nikłą nadzieję na uniknięcie wiecznej kary. Powiedz mi, co mam zrobić, a chętnie to zrobię. Jeśli jesteś gotowy zrobić wszystko to, co ci powiem, odpowiedział stary mnich, wrócisz do domu. Na ziemi był jeden, który wykonał całą pracę w twoim miejscu, zanim przyszedłeś. I on ją zakończył. Zrobił to zamiast ciebie, więc nie pozostało ci nic do zrobienia. Wszystko zostało wykonane. Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 18 werset. Kto to zrobił? Zapytał oszołomiony Mikołaj. Czy nigdy nie słyszałeś o Panu Jezusie Chrystusie? Odpowiedział starzec. Tak, oczywiście, że słyszałem o Nim. Czy wiesz, gdzie On jest? Zapytał starzec. Tak, oczywiście, że wiem. On jest w niebie. Powiedz mi, powiedział starzec, czy wiesz, dlaczego On jest w niebie? Nie, oprócz tego, że On zawsze jest w niebie. On nie zawsze był w niebie, odpowiedział starzec. Zszedł tutaj, aby wykonać pracę, którą sam chcesz wykonać. Zszedł tu, aby ponieść karę za twój grzech. Jest teraz w niebie, ponieważ praca została wykonana. Gdyby tak nie było, on nadal by tu był. Zszedł, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. Czy nie wiesz, co powiedział na krzyżu? Wykonało się. Co zostało skończone? Praca, którą chcesz rozpocząć. A teraz, jeśli chcesz zrobić coś gorszego niż wszystko, co kiedykolwiek zrobiłeś, to możesz pogardzić błogosławionym i doskonałym dziełem Syna Bożego,
próbując zrobić to, co tylko on mógł zrobić i skończył. Byłoby to tak, jakbyś powiedział, Chrystus nie uczynił wystarczająco dużo. Muszę dodać do dzieła, które on ogłosił, że jest skończone. Zostaję tutaj, gdzie Chrystus jest znieważany, ponieważ jestem stary i mogę tylko chodzić do bramy. Ty możesz iść i zachęcam cię, abyś wrócił do swoich przyjaciół i opowiedział im, co Pan Jezus Chrystus uczynił dla ciebie. Mikołaj opowiedział później, zostałem 3 dni, a starzec opowiedział mi o wiele więcej o dziele Pana Jezusa. Nie tylko o tym, co uczyniła dla mnie Jego śmierć, ale także o tym, jak zmartwychwstał, aby dać mi życie wieczne, jak zdobył dla mnie miejsce w niebie ponad aniołami, gdzie czeka na mnie i na wszystkich, którzy w Niego wierzą. Teraz opowiadam każdemu, kto chce słuchać, wspaniałą nowinę o doskonałym dziele Chrystusa. Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga. 1 list Piotra 3:18. Teraz przy końcu wieków objawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. List do Hebrajczyków 9:26. Przyjacielu, czy odpoczywasz w Chrystusie i w Jego dziele?